O matko święta! Krystian, pomóż mi! Uważaj! Marcel! Jest pełno! Ale chyba nie, nie trzeba do mnie. Co się tam dzieje? Dziurę! Krystian! Nie widzę. Spróbuj mu jakoś pomóc, ja znajdę inną drogę. Mieszko! Co to za jaskinia? Wszędzie pajęczyny. Ciemno w ciur, gacki wszędzie latają, fu! Spadaj. A to co są jakieś? Nie, to kamień. Kopalnia jakaś. Jezu święty, co to jest? A ty coś za jeden? Ja pierwszy zadałem pytanie. Ale ja jestem królem. Czym? Czego? Pająków. No i dziękuję, no i co? Tak. Słuchaj mnie, głupcze. Skup się. Musisz za nią ruszać. Jeżeli dokończy to, co zaczął Egze, będziemy jej wszyscy przerąbani. Ale o kogo chodzi? O nią. Ale o kogo? Jaką ją? Nikt nie zna jej imienia. Ale... podobno jest podobna do niejakiej Aleksy. O matko, jaka... Ale jak ona wygląda? Jakieś konkrety? Ma rude włosy. I znajduje tylko tyle, co jest wiadomo. I jeszcze ma połysk zielonej skóry. Jak... zombie. Tylko to jedyne, co wiem. Masz mało czasu. Dobra, dziwolągu. Nie ma sprawy. A powiesz mi chociaż, gdzie jest jakieś wyjście stąd? Chodź za mną. Jeżeli tego jeszcze nie zamurowali, no to będzie to jedno z kilku wyjść w tej jaskini. Dzięki którym łatwo stąd wyjść. O kurczę. No niestety, ale zostało to zamurowane. Musisz znaleźć inną drogę. Tutaj ci już niestety nie pomogę. Mój czas się już kończy. Muszę też niestety zamienić szkoło. Ty jakiś stary jesteś? Tak, zgadza się. Czyli to ty jesteś tym... Czyli to ty jesteś tym królem pająków? A teraz chcesz się odwróć. Ale czemu? Oto miecz złotego Nederu. Pokonasz ją jednym uderzeniem. Jest odporny na ogień. No tak, słyszałem o tym, że złoto jest mocniejsze w piekle, czy jakoś tak. Pamiętaj jedno. Ona nie jest temu wszystkiemu winna. Ale kto jest winny? Widać, że będę musiał się sam dowiedzieć. Myślałem. Dobra, ja skoczyłem, a wy? Dobra, ostrożnie, jakby co to ma w linę. Musimy go znaleźć. Sandbox! Chłopaki? Ja idę do jaskini. O, Marcel! Mówiłem wam, żebyście tu nie schodzili. Chłopaki, kurde. Cholera, no i rewelacja. Chciał mi pomóc. I go wziąłem, znam wyjście. Chłopaki, zdaje się, że Mieszko, zdaje się, że zagadka z królem pająków się właśnie rozwiązała. Świetnie, powiesz mi wszystko, kiedy wyjdziemy. Chodź, szybko, idziemy. Ale chodź. To nie... dobra. W ogóle widzieliście gdzieś Golona? Ja go nie widziałem. Właśnie Golona nie wiem, ja gdzie widziałem. Jest. Ja widziałem. Gdzie? On jest ogłuszony chyba. Gdzie? Tam, jak my niby stąd nie, wyjdziemy? Krystian jest na górze. A nie może nam spuścić liny? No właśnie, ja zeszłem liną. Czekajcie, ja mam specjalne kilofy do wspinaczki. Kilofy? Dobra, ja się wspinam. Dobra, ja też, nie dobra, ma co. Dobra, my wyjdziemy kilofami. Tu jest Golona! Weź go Marcel, jakoś rusz. Marcel, podepnij go na linę. Ok. Weź go, spróbuj ruszyć. Dobra.
chyba podpalił. Dałeś mu kill off? O, ma linę. Marcel go dał mi linę. No to ciągnij. Marcel. O. Wszędzie pajęczyny. Fu. Już blisko. O, już blisko. Tu jesteście. Już blisko. Chłopaki, czekajcie. O, dobra, dałeś. O Jezu. Pospiesz się. Ich jest mnóstwo. O ty. Kurde. Spadamy. Gdzie jest wyjście? Jak najszybciej. A, zombie! Uff, zleciał. Chłopaki! O, co się dzieje? Chłopaki, chodźcie szybko! Gdzie jestem? Idziemy! Ale co się dzieje? Wspinamy się, zwijemy! I bo my jakieś trzy pająki coś. O, to jest creeper! One tu włażą! Szybko, chłopaki! Szybko, z drugiej strony też wchodzą! Szybko! Zobaczy mi coś, co się stało. Ja pamiętam tylko, że stałem. Nieważne, co się stało teraz, co się dzieje. Wyjemy! Cholera, jak gryzie ostro. Marcel, chodźcie szybko, spadamy. Dobra, zostaw je. Kurde, skąd one się biorą? Nie wiem. Dobra, szybko. Uciekać. Spadamy. Spadamy. Chłopaki, wiać. Nie, no trzeba im pomóc. Biegnij. Marcel! Osak, zabrałby go! Stracił przytomność, niech ktoś go weźmie! Spadaj! Czekaj! Ale musimy się pozbyć tych pająków! Chodź, ja się nimi zajmę! Bierz go! Marcel! Kurde no! Uciekajcie, ja się nimi zajmę! Uciekajcie stąd! Nie no, znowu straciłem przytomność. Marcel, wstawaj. A, pomóżcie mi! Tylko! Dobra, wiemy! Uciekajcie stąd! Uciekamy! Spadać! Nie zajmujcie się walką! Dawaj! Goliaty! Biegniemy! Mieszko, uciekajcie stąd! Bierz! Uciekaj! Kolona, biorę ciebie! Stary, biegnij! To nie ma sensu, spadaj. To walka! Unikaj ich! Idziemy za nimi! Uciekajcie! Gdzie teraz? Biegnij! Przed siebie! Patrz, ile złapa chwała! Do wioski, szybko! Uciekaj stąd, Mieszko! Zostaw je! O rany. O kurde. O. Golona, gdzie masz swój strój? Zombiak! Golona, gdzie masz swoją zbroję? Niszczyli mi go. Chłopaki, ale się dziwnie czuję. O. Kurde, ale mnie muli w głowie. Marcel, zdejmij to z głowy. Ja podejrzewam, że on sobie jaja robi. Marcel, przestań się wydurniać. Wiecie co? Mieszko, weź go do domu, spróbuj mu opatrzyć te rany. Ja się muszę położyć. Dobra, chodźcie wszyscy może do domu. No. Jezu, ale mnie... Za co to jest? Ej, chłopaki, co to jest? Chyba piorun z tego konia uderzył. Jak się ze mną żyje? Jezu! Uciekajcie! Do domu się chować. Do mnie szybko, wszyscy do mnie! Co się stało? Nie wiem, uważaj! Dobra, Steve, ty się kładłeś. No nie, jeszcze te latające pomaleńcy! Dobra, do domu! Szybko. Do mnie, do szybko, domu! Marcel, ja cię będę eskortował! Przecież nie możemy go zostawić! Nie, się na palmę! Co się dzieje? Dobra, szybko, Xerkox, chodź! Nie smutny, patrz! Szybko na górę! Uciekamy stąd! Do domu, już! Dobra, szybko, wszyscy! Dobra, lista obecności, jazda! Lista obecności sprawdzam. Golona, Mieszko? Jest w domu, Golona, jestem. Żelek?
Jestem. Martel. No szybko. Dobra, golona właśnie. Dobra, o, ale teraz tak. Nie dobrze. Co ci jest? Co ci jest? Idźcie poszukać w moim pokoju taki specjalny płyn, on jest pomiędzy książkami. Weź go na palec trochę i... Mam ochotę zjeść bambusa. Uspokój Dobra. Się. Ja pójdę na dachem. Jezu, pomocy. Co się z nim stało? O, mam. Na pierwszym piętrze. Mam to. Mam go. Co to jest? Na pierwszym piętrze tutaj mamy tego. Latającego świra. Co to jest? Krystian, Krystian, przestań marnować strzały. Trzeba to zastawić. Golona, wiesz to. Czym zastawiamy? Czymkolwiek, łóżka, regały, wszystko co nie jest przytwierdzone. Martel! Padaj, gadzino! Martel, właś tu! Au! Krystian! Spadaj! Co jest grane? Zastaw, szybko, wiesz. Jezus Maria, co jest grane? Antidotum za książkami. Mam! Dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Co? Fuj. Co się stało? Będzie co opowiadać dzieciom. To mi ukradł łóżko. Masz, sorry, smacznego. Musieliśmy, stary. Nie wiem z jakich przyczyn, ale troszeczkę wam walnęło w dekiel. I to ostro. Uruchommy w wiosce alarm, bo coś czuję, że zaraz przyjdzie chmara pod kątem. Dlaczego tam... Wiecie co? Ja pójdę szybko do alarm, przejdę przez te balkonówki. O! Włączcie się alarm! Alarm włączę już! Pomóżcie! Ty, nie mogę go włączyć! Zaciął się! Tego nie mogę przełączyć! Czekaj, jeszcze to? Chłopaki, pomóżcie! Jeszcze to! Dobra. Dobra, włączony! Poproszę wytrzymać barykady! Lecę! Trzymaj! Co znowu? One no tak porwają do góry! Mnie ukąsiło! Chowajcie się! Musimy się schować na któryś z pokojów! Chłopaki, wiecie co? Chłopaki! Jak najniżej się trzeba schować! Jak najniżej! Chodźcie może do kuchni, tam jest najmniej okien! Albo do tego pustego pokoju! Do tego łazienka! Nie dokończona jeszcze. Nie. Salon jest bardzo duży. Do kuchni. Kuchnia. Zgaśnij światło. Dobra. Wszyscy są? Ja pójdę jeszcze po deski. Jestem zajęty barykadowaniem Co się z nim stało? Co ty robisz? A. Weź jeszcze tu okna. Sprawdzę ci... Zamknie. Przekręcę na klucz, wątpię, żeby to coś dało, ale... Dobra. Nic. Tam wszędzie Dobra. Drzwi muszą być pozamykane. A co to jest naszej ekipy? O, łóżko, świetnie. Wreszcie naszego patronu. Spokojnie. Alarm jest włączony, oni wiedzą, co oznacza alarm, więc jest dobrze. Suwaj dupsko. Weź to rozwiąż. Weź ktoś przesuń, nadzieję, weź ktoś przesuń tą półkę. Mam nadzieję, że chociaż sporo dużo osób skończyła. Weź ktoś przesuń tą półkę. Dobra. No dobra, nie tak, ale ja pójdę na chwilę na górę. Znaczy pójdę do skrzynki z tym, dam sobie radę. Znam to jedno przejście pod kanałami. Zaraz tu wrócę. Pod kanałami?
Pójdź do mojego domku tam. Co to jest za panda? Marcel, co jest grane? Czy ja mam jakieś halucynacje? Możliwe. To jest niemożliwe przecież. Ej, mamy nietoperza w domu. Przecież to jest niemożliwe. A wy też to widzieliście? No. Tak. Nie rozumiem tego. Coś długo go nie ma. Chłopaki, co teraz? Wyjdźmy po niego. Nie, stop! Nie! Nie wiem, ja bym się wrócił do mojego domu, bo ja już mam tego dosyć na dzisiaj. Ale chcesz teraz, jak tam tajfun jest? Wracaj do domu! Ja dam radę. Ja dam radę. Ja nie go nie, 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 ja dam stary. Radę. Nie, stary, nie da rady. Zostaniesz tutaj, tu jest przerąbane. To, co się dzieje na dworze, to jest przerąbane po prostu. Ej, no co jest grane? Cały czas zdzinia Marcela widzę jako... Raz pandę, raz królika? Ej, a ja mam strzały. O nie, oj, będziesz musiał iść do lekarza. Do lekarza? Ale najlepiej teraz nie wyjmuj. Przecież my nie mamy lekarza na naszej wyspie. Ej, teraz powiem takiego żarta. Do lekawa. Do dekawa, sorry. Aha. Gdzie jest... O, okno! No, co jest? Wybili szybę. Weź ktoś go załatw, odsuń się! Dobra, trzeba ich załatwić. Gdzie jest? Ja mam dla was dobrą informację. Jaką złą? Złą, że gdzieś jest Enderman. A konkretnie? Dobra. A dobrą? Ja już... Nie lubię, nie wiem. Gdzieś nie ma dobrych, do domu już. Nie, a dobra to jest... Nie, ja już do mojego muszę pójść, serio. Nie lubię deszczu, więc... Krystian, co ty robisz? No. Marcel, wracaj do domu. Już. Nie, ani mi się wasz wychodzić. Golona, przepilnuj go tam. Ja tutaj będę czekał. Typie, za drzwiami poczekaj, bo cię ja piorą... Ja sprawdzę, co z tymi upiornami jest. Nie! Leci, uważaj! Przy domu Krystiana jest, muszę to załatwić. Dobra, to ja idę sprawdzić, co z tymi jeźdźcami. Ej! O, masz. Spadaj, gadzino. Oła! Nie, wracam do domu. Gdzie jest Mieszko do jasnych win? O. Dobra. Zaraz. Mówił, że jakieś przejście kanałami. Nie wiem, jaka książka tam jest, ale dobra. Nie schodzę. Golona, no i co? Ja sprawdziłem z tymi miejscami. Okazali się zbyt silni i zacząłem uciekać. Dobra, nie wnikam. Ja zejdę na chwilę na dół. Nie schodźcie za mną, muszę zobaczyć, czy Mieszko może dziś się będzie tam kręcił. Ale tu capi. Marcel, gdzie ty idziesz? Do domu! Szybko! Poczekaj. Marcel, do domu! No co on wyprawia? Co ty robisz? No patrz, co tam stoi! Uważaj! Do domu! To już chyba po wszystkim, Krystian. No. Co się stało? Ej, jak ja się tu znalazłem? Zaatakowali się fantom, więc ja cię tutaj przywlekłem. Właśnie czułem, jakby mnie coś pierdykło w plecy i dalej już nie pamiętam. Właśnie, co tam jest? Tak w ogóle, za oknem. No co? Uprawy nasze. Potem dobra, chyba... się, jak ale dywanu mówiłem, trochę zerżnęło. A gdzie jest Mieszko? Potem zjawił się nasz szwadron, pozamiatał potwory, ale potem zjawił się ten cały
nie bili się księcami, upiorni jeźdźcy. Ale odpowiesz mi na moje pytanie, gdzie jest Mieszko? On pewnie nadal siedzi w tamtych kanałach. I tam gadał. Mówił mi, że idzie gdzieś w kanały, wszystkim. Ale po co on polazł gdzieś? Dobra, wiecie co? Poczekam, aż on wróci. A Marcel gdzie jest? Marcel tam u siebie, dałem mu nowy domek. Dobra, niech się wyśpi, bo naprawdę przerąbany dzień. Wiecie co, chłopaki? Powiem wam coś, zaraz wam coś pokażę. Mam nadzieję, że Mieszko prędko wróci. Chodźcie, siadajcie. Czekaj, ja tylko coś powiem. Boję się, że ten dowódca upiornych jeźdźców to nasz nowy, dosyć trudny wróg. Mówisz. No to dobra. Teraz to, co chciałem wam powiedzieć. Coś wam pokażę.